GKS Bełchatów w żółtych strojach spotkał się z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny bronią się przed znalezieniem się w strefie spadkowej. Dla obu zespołów punkty w tym spotkaniu były rzeczą niezwykle cenną. Początek dosyć niemrawy. Pierwszy strzał na bramkę któregokolwiek z zespołów odnotowaliśmy dopiero w 7 minucie meczu. Uderzenie Jacka Berensteina było jednak bardzo niecelne. W 13 minucie gospodarze w dosyć niefrasobliwy sposób bawili się na przedpolu własnej bramki. Skończyło się to stratą piłki, a w konsekwencji faulem i rzutem wolnym. Do piłki podszedł Andrzej Szczypkowski. Uderzenie tego zawodnika było na tyle precyzyjne, że Jarosław Krupski nawet nie drgnął. Piłka wylądowała w okienku bramki GKS-u. 1-0 dla Zagłębia Lubin już w 14 minucie spotkania ustawiło mecz. Bełchatowianie próbowali zmienić niekorzystny rezultat. Mogli to uczynić już 3 minuty później, lecz najpierw Bykowski trafił piłką w poprzeczkę, a poprawka Kalkowskiego była niecelna. Tuż przed zakończeniem pierwszej części spotkania uderzeniem popisał się Krzynówek, na posterunku był jednak Robert Mioduszewski. W drugiej połowie bełchatowianie dwukrotnie mogli pokusić się o wyrównanie. Najpierw jednak Bykowski w idealnej sytuacji strzelił w kierunku od zamiast do bramki, a tuż przed końcem meczu kolejnej sytuacji nie wykorzystał Krzynówek. Bełchatów przegrał z Zagłębiem.